Więc proszę Państwa, oczywiście niektóre produkty zdrożały bardziej. Oni tam na przykład podawali, że w tej sieci o 25% zdrożał chleb i o 25% zdrożał cukier. Ale z kolei w ogromnym stopniu potaniał olej. Inne produkty wzrosły bardzo niewiele. W związku z czym summa summarum, kiedy średnio podsumowali ten koszyk, a były tam produkty, jak Państwo może pamiętacie, podstawowe. Było masło, było mleko, był chleb, właśnie był cukier, był sok w kartonie, był olej. To, co kupujemy, był jakiś makaron, to, co kupujemy po prostu na co dzień. Okazało się, że koszyk jest o niecałe 10% droższy. Więc oczywiście ceny poszły w górę. Przyczyny są tego bardzo różne. Ale proszę Państwa, wynagrodzenia powędrowały w górę znacznie więcej. Są dodatkowe świadczenia, których wtedy nie było. I nie mam żadnych wątpliwości, że ta polityka, którą realizujemy, to jest polityka poprawiania jakości bytu Polaków pod tym właśnie względem finansowym. Że polskiej rodzinie rzeczywiście coraz lepiej się żyje. Słyszę i widzę w wielu miejscach, bo przecież też płacę rachunki w domu w Krakowie za mieszkanie, w którym mieszka nasza córka, że rosną ceny. No proszę Państwa, rosną. Ale chcę Państwa uspokoić, wiele z nich rośnie tylko przejściowo, chociażby przez takie wydarzenia, które są zupełnie od nas niezależne, a które dzieją się na świecie, jak choćby kryzys na Bliskim Wschodzie, który spowodował wzrost cen ropy naftowej, pociągnął za sobą wzrost cen paliw, wzrost cen benzyny, czy ropy naftowej, czy oleju napędowego. Ale te ceny już zaczynają spadać, bo ten kryzys miał charakter przejściowy. Struck.